Witam was wszystkich, dzisiaj sobie zagramy w FIFA 13. Trochę starą grę już jak na te czasy, ale jak tu widać, do tej pory potrafi cieszyć. FIFA 13. Messi tutaj jak widać jest. Można sobie chyba było to ustawić, jaki był piłkarz. Ja tu wcześniej miałem chyba Ronaldinho czy kogoś, ale czy to ważne, co tam był. Zobaczymy sobie Practice Arena. Jak widać, wszystko tutaj fajnie działa. To jest wersja Xboxa 360. Będziemy tak szli po kolei. Od 13, teraz 13, do FIFA 06. Fajna fineska walnięta. I tutaj mamy takie tutaj opcje jak 1 na 1, stawianie tych. Możemy zrobić mecz, no practice mecz możemy zrobić, czyli mecz treningowy, tak jakby, no practice set, czyli możemy na przykład żeby wolne sobie strzelić. Create, czyli możemy stworzyć własny stały fragment. Dobra, może nie będziemy tutaj przedłużać jakoś, przejdziemy sobie do meczu. Myślę, że wszystko jest tam z dźwiękiem ok, z jakością myślę też jest wszystko dobrze. A zagramy sobie meczyk. Bayern. Mamy tutaj. Zagramy sobie versus Manchester City niech będzie. Manchesterowi City. Gdzie my tu mamy Manchester City? Anglia. Czy Anglia? No tutaj to pisze akurat inaczej. England. Ale znajdziemy. O jest, proszę. Zagramy sobie przeciwko. O jest, proszę. Takimi strojami sobie zagramy tutaj, jak nam. I poziom semi bro. Myślę, że wystarczy. To jest taki nowicjusz, więc w tej grze, no, nie ogarniam jeszcze wyższych. Skład Bayernu tak samo jest tu zupełnie inny, jak obecnie widzimy. Gomez. Gomez już nie gra. Ale... Dobra, zaczynamy. Kibice na stadionie. Zobaczymy tutaj wszystkich. Mamy Neuer, Lam. Lam już nie gra, Neuer dalej gra. Boateng już odeszedł. Alaba. No wszyscy praktycznie, którzy już nie grają. No, Ribery. Wtedy był jednym z najlepszych piłkarzy, z tego co pamiętam. Manchester... O, i pominąłem Manchester City. Ale dobra, czy to ważne, gramy. Robben. Xavi Martinez. Müller. Gomez. Proszę. Tak, tutaj przejdziemy sobie może. Ach, nie chciałem tak tego zrobić. Ale dobra, przejęli. Manchester City. Rodwell. Znaczy, trochę piłkarzy kojarzę z tego... Manchester City, ale mało ogólnie, nie? No bo wiecie. Lescott. Lescott tutaj przy piłce. Akurat go nie znam. Kompanii. Dobra, zrobimy tutaj prostopadłe podanie i nie doszedł do tej piłki. Aj, aj, aj. Dobra, Schweinsteigerem spróbujemy przyjąć. Pamiętam jak robiłem te odcinki, że stare FIFA 13, coś ten. A, znaczy 13 właśnie nie było, 14 była. Ale to były bez głosu, bez niczego. Teraz ma się tu z głosem, fajnie. Wydaje mi się, że jest wszystko ok. Müller. Ach, ten Müller walczy tutaj. On tu najdłużej chyba jeszcze jest. Z tych wszystkich chyba jako praktycznie jedyny tu został. Tak jak w Barcelonie, no to jest faktycznie jednak... Ile to już lat? Kurde, 9 lat już chyba. No to trochę jest już różnicy, nie? Tutaj będziemy... Podajemy i nie strzela. Lichy tutaj przejmuje nam. Rodwell. Rodwellem tutaj będzie. Ale Rodwellowi za chwilę, albo nie Rodwellowi, tylko Tevezowi. Xavi, nie, Xavi mi się nie udało. Chociaż Xavi jeszcze ma szansę? Ach, nie udało się. Jesteśmy tutaj, mamy bardzo dobrze. Oj, i jest pierwszy gol dla Manchester City. Coś mi nie wyszło. Za chwilę to naprawimy, myślę. Jeszcze nie koniec meczu, nie? Dlatego skipniemy sobie. Okej. Okay. Dobra, Müller. Mamy tutaj tak samo dużo akcji podbramkowych. Właśnie idziemy na taką jedną akcję. Tutaj spróbuję dośrodkować na główkę. Główka. Yes! Gomez. Jest bramka ze strony Gomeza. Szybka odpowiedź Bayernu. Dobrze nam tu idzie. Zagramy sobie w starszych nieco FIFA-ach. Myślę El Clasico takie. Ale na razie gramy takimi klubikami tutaj. Wy będziecie chyba później może wybierać, może ja. Nie wiem, to się dogada. Na DC myślę tam. Najpierw się was zapytam. Wbijaj na mojego Discorda tak są stroną tam. Link wam dam w przypiętym komentarzu. Lam. Filip Lam, jeden z moich ulubionych zawodników w tym klubie.
O, proszę, Ribery. On miał wtedy świetny sezon, z tego co pamiętam. Idealny strzał! Jest 2-1. Pięknie, Frank Ribery. Myślę, że tu powtórek nie będziemy oglądać takich zwykłych bramek, no bo po co? Po co tracić czas? Dobra, 2-1, 26 minuta. Gramy dalej. Teraz Manchester City wznawia. Manchester City, ach, Lescott. A, Gomez się zaplątał, jeszcze z Klichem będzie walczył, ale nie. Rodwell vs. Robben i tutaj podanie. Schweinsteiger, dobra. Schweinsteiger, Robben. Robbena. I Robben będzie wrzucał na główkę, spróbujemy i nie udało się. Ale bramkarz pokpił, z główki. Ach, bramkarz broni. Hart. Dobrze broni. Dobra, do Aguero. Gomez. Aj. Dobra, ale Xavi Martinez ma to. Xavi. Robben. Ach, przejął Klichy podanie. Teraz. Nie przeczytam tego nazwiska. Ja tak szybko tu patrzę na nazwiska i na. Philipp Lahm będzie próbował przejąć. Ale nie, Tevez, ale Aguero. Aguero to jest. Super! Myślałem, że chciałem już powiedzieć, że bramka, ale tu supek nagle nam. Które? Poczekamy, aż wyjdzie tam ktoś. Dobra, wyszedł. Jest, możemy dojść. Nie doszliśmy. Trudno. Nic się nie stało. Za chwilę i tak to Minimy na naszą korzyść. Rodwell. Dobra, Miller. Przejął. Miller przejmuje. Pięknie do Robbena. Robben strzela i karny. Dostajemy oficjalnie karnego. Kompani fauluje w polu karnym nas. Jest faul ze strony kompanii. Jak się tu karne strzelało? Teraz pytanie. Chyba tak. I gałkę tutaj. Cyk. Ach, zmaściłem. Dawno tych karnych nie strzelałem. A co ty robisz ze sędzią? Ale dobra. Gramy dalej. Schweinsteiger. Jeszcze ten mecz będzie wygrany, ja wam to mówię. Zrobimy wszystko, żeby tu wygrać. 3-1 albo więcej. Dobra, ajajaj. Dobra, jest. Ach, koniec pierwszej połowy. A jeszcze akcję mogłem się prowadzić. Ale dobra, jest dobrze. Gole strzelili. Tevez pierwszy strzelił w 18 minucie, Gomez w 20 i Frank Ribery w 26. Czuć już tu inny klimat jest jak w obecnych FIFA. Ale czy gorszy? Czy ta gra się zmienia na gorsze? Znaczy, no właśnie się zmienia na gorsze. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, no, wiadomo o co mi chodziło chyba. Ale, czy chciałem powiedzieć, się zmienia na lepsze? Ale dobra, zostawmy to. Język mi się zaplątał. Teraz Frank Ribery, Alaba. Które? Tego to w ogóle nie znam. Schweinsteigera znam bardzo dobrze. I co tu się stało? Dobra, ale prawie. Rodwell tutaj za chwilę będzie, czuję. Nie udało mu się, dobra. Frank Ribery. Tu kompani ma już żółtą kartkę wtedy za to. Próbujemy. David Silva. David Silva tak samo, jeden z najlepszych zawodników. Tevez. Ajajaj, będzie groźna akcja. Ale Neuer perfekcyjnie broni. Ten to przeniknął chyba przez. Znaczy, chwila, co tu się stało? Wiesz, on to chyba obronił, ale dobra, nieważne. Na naszą korzyść to jest ważne. Miller. Gomez. Gomez. Będziemy tutaj próbować rozegrać jakąś akcję. Spróbujemy sobie. O, popodbijamy sobie i cyk. Zawsze to kochałem w tych starszych FIFA-ach. To takie satysfakcjonujące jest. Się tak fajnie piłeczkę podbijam. Dobra, Lam, Nasari. Nasari, dobrze, chyba go przeczytałem, nie wiem. Nasri, aha, dobra. To źle. Schweinsteiger. Dobra, poczekamy. Cyk. Spróbujemy tak, tutaj Gomez. Robben, tam wyjdź ktoś tylko. Dobra, jest, mamy tu Lama, Filip Lam. Wycofanko. Cyk i. Ach, nie wyszło nic tam z tej akcji. Dobra, trudno, nic się nie stało. Schweinsteiger. Idziemy, Miller. Dobra, nic. Wycofamy troszeczkę, tak minimalnie. Dobra, jest Schweinsteiger. Strzelam! I próbujemy. Ach, jeszcze Robben? Co tu się stało? Dobra, wybił. Manchester City wybija. Rodwell wybił to chyba. To Rodwell wybił, czy. Tak, on to chyba wybił. Ale dobra, jeszcze nie koniec. No, ja chcę to skipnąć.
ale FIFA nie daj. Dobra, teraz spróbujemy Ribery dośrodkować. Ten... Ach! Główka przestrzelona. Gomez tutaj będziemy... Gomezem spróbujemy sobie odebrać. Ach, się nie udało. Myślałem, że przez chwilę poda po ziemi. Dobra, Xavi Martinez, cyk do Gomeza. Gomez. Ach, dobra, jest Miller. Mamy Millera, dobra. Miller, wycofamy to. Wycofamy. I... Ajajaj. Ribery. Ach, nieprzypadkowo to przepuściłem, po prostu chciałem już... Cyk, Miller. I Miller, aj, nie wyszło. A było dobrze. Było bardzo dobrze. Myślę, że na więcej niż 4 minuty połowa, czyli najmniej, nie opłaca się po prostu ustawiać, bo i tak lepiej wam krótsze, bo i tak będę miał przez to i tak więcej chyba wyświetleń, a wiecie. Dobra. Ojojoj, Xavi. Barry tutaj, ach, tu. Aguero. Aj, Aguero był. Chciał nam tu strzelić, ale nie udało mu się. Xavi Martinez, na spokojnie, dobra, wycofamy. Propo TikToka mojego to wrzucam tam stare filmy, nie? Ale tam to jest już... Nie wrzucę tam nowego, już powiedziałem. Po co, żeby mi zaraz banowali konto znowu? Dobra, Miller i ach. Czy w sumie to nawet nie wiem, za co mi zbanowano właśnie. Niestety nie wiem, ale... Trudno, co było, to było. Wolę się YouTube'em zająć. YouTube i tak jest lepszy. Ale... Kurde, ach, przejęli. Ale petarda, ale było groźnie, było tutaj bardzo duże zagrożenie, jest 2-1 do tej pory. I tutaj, ach, na całe szczęście przestrzelono. Nie, i złe dośrodkowanie ogólnie było. Dobra, teraz sobie wybijemy, może jeszcze jakaś szybka akcja, może tu coś jeszcze, może 3-1 będzie, nie wiem, próbujemy. Tutaj, poczekamy. Poczekamy. Dobra, jest. Jeszcze nie koniec. Jeszcze. Biegniemy. Gomezem. Gomez. Dośrodkuję. Ach. Przewaliłem dośrodkowanie trochę. Ach, myślałem, że jeszcze to weźmie. Ale trudno. Nie wziął. Jeszcze nie koniec meczu. Za chwilę sędzia gwizdnie ostatni raz. Swoim gwizdkiem. Jeszcze nie koniec. Jeszcze. Jeszcze akcja. Jeszcze jest jedna akcja. Cyk. Spróbujemy. Miller. Dośrodkujemy. Robben! Pięknie! Robben w ostatniej, w sumie nawet w doliczonym czasie, takim już poza, no, bija ostatnią bramkę na 3-1. Pięknie. Bayern wygrywa chyba 3-1, tu już się nic nie zmieni. Był nie bardzo fajny tutaj mecz nam wyszedł, widzę. No, ale petardy walnął. Perfekcyjnie od siatki poszło. Idealnie. Dobra, spróbujemy tu Schweinsteigerem, a nie wyszło. Dobra, cyk. No nie wyszło. A jeszcze mają akcję Manchester City. Ale dobra, Tevez. Spróbujemy wykopać już. A nie udało się. Ale jeszcze akcję, jeszcze tu prowadzą. Sędzia gwizda już, bo my tu stracimy i straciliśmy. Touré nam wbija, co jest? Jaja Touré to chyba jest, nie? Ale wbija... Też piękny gol. 3-2. Tego to się nie spodziewałem. W ogóle, że wtedy, jak już w ogóle wybitka była na aut, to już się nie spodziewałem, że jeszcze tu było. Ale koniec meczu. Bayern wygrywa ostatecznie. 3-2. Goli dużo w tym meczu. 5 goli ogólnie. Statystyki ogólnie chyba tu Bayern przeważał w większości. Gole tutaj Gomez strzeli, Robben i Ribery u nas, czyli u Bayernu, a Tevez i... które strzeli u Manchesteru City. Także to by było na tyle, widzowie. Niedługo wam wrzucę jeszcze z FIFA 12. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Siemka.